Różnorodność narodowościowa, kulturowa i wyznaniowa to zjawisko doskonale znane w Suwałkach. Okazuje się jednak, że nie tylko w czasach historycznych. Przyglądając się dzisiaj naszemu miastu i jego społeczności, można stwierdzić, że współistnienie mamy we krwi. Zaledwie kilka dni temu opowiedzieliśmy o tym, jak mieszkańcy miasta współdziałają z tutejszymi ewangelikami na rzecz odnowienia najstarszych w okolicy zabytkowych kościelnych organów znajdujących się w świątyni u zbiegu ulic Kościuszki i Wigierskiej. Lokalni ewangelicy udostępniają swój kościół wyznawcom prawosławia, którzy z racji remontu własnej świątyni nie mieli gdzie spotykać się na nabożeństwach, więc skorzystali z gościnności luteran i od jakiegoś czasu tutaj spotykają się na własnych nabożeństwach. Okazuje się też, że nie tylko w Puńsku czy Sejnach można uczyć się języka litewskiego. Na wniosek rodziców takie lekcje organizowane są również w suwalskich szkołach. Uczęszcza na nie kilkudziesięcioro uczniów. Odbywają się one w dwóch placówkach, szkole podstawowej nr 7 i w zespole szkół nr 4. We wszystkich suwalskich placówkach oświatowych organizowane są, zgodnie z przepisami, zajęcia z religii. Prym wiodą lekcje dla uczniów wyznania rzymskokatolickiego, ale nie zapomniano o dzieciach innych wyznań. Miasto organizuje tego rodzaju lekcje dla dzieci wyznania prawosławnego. Grupa uczniów uczęszcza na lekcje dla staroobrzędowców. Oczywiście są także lekcje religii dla dzieci wyznania ewangelickiego oraz dla młodych zielonoświątkowców. Więcej. Miasto Suwałki w 2018 roku podpisało porozumienia w sprawie przyjęcia zadania w postaci nauczania tych religii z kilkoma okolicznymi powiatami i gminami. Godne pochwały.